Gregory House, czyli doktor znany z serialu Dr. House, mawiał, że wszyscy kłamią. No i rzeczywiście miał rację, no bo niech pierwszy rzuci kamień, kto nigdy nie skłamał. Kłamiemy z wielu różnych powodów, również z powodów społecznych oczekiwań. I właśnie o tych społecznych oczekiwaniach dzisiaj opowiem, a dokładnie o efekcie społecznych oczekiwań. Zapraszam. Efekt społecznych oczekiwań przedstawia naszą skłonność do tego, aby prezentować się zgodnie z oczekiwaniami społecznymi. Widać to bardzo mocno na przykład w ankietach czy w badaniach, gdzie prezentujemy się tak, aby nie zobaczyć jakiejś zdziwionej czy niechętnej do nas miny respondenta. Czyli staramy się prezentować tak, aby było to akceptowalne społecznie. Właśnie z tego powodu efekt społecznych oczekiwań jest zaliczany do jednych z najczęstszych błędów, które dotyczą ankiet, różnej maści badań, badań opinii publicznej i tak dalej. Czyli respondenci trochę dostosowują się do tego, czego według nich oczekuje od nich badający, eksperymentator albo po prostu opinia społeczna. Według Pawła Matuszewskiego efekt ten pojawia się szczególnie wtedy, kiedy pojawiają się jakieś pytania tak zwanej natury kontrowersyjnej. Jako naturę kontrowersyjną Paweł Matuszewski wymienia takie tematy jak sfera seksualna, jak sfera polityki, bardzo intymne tematy i tematy ważne społecznie. To właśnie głównie w takich tematach chcemy prezentować się możliwie jak najbardziej akceptowalnie społecznie, przez co niestety negatywnie wpływamy na taki rzetelny obraz danych badań czy wprost wyników, na przykład ankiet albo wywiadów. I właśnie w tym momencie ktoś zaczął kosić pod moim blokiem, ale mam nadzieję, że Wam nie będzie to przeszkadzać, więc kontynuujmy. Przykładem wystąpienia efektu społecznych oczekiwań jest taka sytuacja, kiedy na przykład osoba paląca zaprzecza paleniu papierosów w jakiejś ankiecie czy wywiadzie, albo osoba w rzeczywistości nietolerancyjna przekonuje osobę przeprowadzającą wywiad, że jest na maks tolerancyjną osobą, że tolerancja ma dla niej duże znaczenie i tym podobne. Radzenie sobie z efektem społecznych oczekiwań w sferze badań jest niezwykle istotne i na szczęście da się to zrobić. Są do tego odpowiednie narzędzia, więc kiedy mamy dobrze skonstruowane badanie, takie porządne badanie naukowe, istnieje duże prawdopodobieństwo, że bierze ono pod uwagę ten efekt społecznych oczekiwań, wrzuca tę grupę do odpowiedniego worka, no i dzięki temu możemy dostać rzetelne badania naukowe. Możesz się zastanawiać, no dobra, no ale to właściwie dotyczy badań naukowych i co to dla mnie znaczy, w jaki sposób to ma na mnie wpływać. Wpływa na ciebie bardzo mocno. Otóż jeżeli badacz nie weźmie pod uwagę efektu społecznych oczekiwań w trakcie projektowania swojego badania, przez co zrobi badania, a później je opublikuje, a później podchwycą to na przykład jakieś popularno-naukowe magazyny, filmy, kanały na YouTubie itd., no to prawdopodobnie trafi do ciebie nierzetelna wiedza. A lepiej, żeby trafiła rzetelna, bo kiedy trafia nierzetelna, to dostajesz fałszywą wiedzę. Efekt społecznych oczekiwań właśnie robi niestety bardzo często nierzetelną wiedzę. Dowiadujemy się niekoniecznie prawdziwych informacji o ludziach, a później przesyłamy to w świat. Więc uważajmy na efekt społecznych oczekiwań. Do następnego.